Paleczowy Etiuda istnieje już od 2010 roku. Teraz pracujemy nad kolejnym naszym spektaklem. Do muzyki Modesta Musorgskiego, konkretnie obrazki z wystawy, który zatytułuje Wyzwolenie. Inspiracją do choreografii była sama muzyka. Jest to niesamowicie barwna muzyka, która mi się kojarzy z zabawami dziecięcymi, które dawniej sama się bawiłam i uczestniczyłam. A ponieważ bardzo smutnym wydaje mi się fakt, że dzieci teraz się nie bawią, to chciałam to reaktywować właśnie na swoich zajęciach. Dla tych dzieci jest to, myślę, pewnego rodzaju odskocznia od szkoły. Tutaj nawiązują się między nimi, z tego co obserwuję, bardzo ciepłe relacje. Przychodzą do mnie z radością te dzieci od dobrych 8-10 lat, a te, które już się czegoś nauczą, pcham dalej, że tak powiem, idą do opery czy do Krakowskiej Akademii Tańca, do innych centrów, gdzie mogą zdobyć wyższe kwalifikacje i później tańczą. Ja szalenie lubię ten zawód i mimo, że jest niekiedy pod górkę i że trzeba te dzieci długo otwierać na siebie nawzajem, otwierać ich umysł na taniec, bo taniec to nie tylko nogi, nie tylko ciało, ale przede wszystkim to się dzieje w głowie, bo jeżeli od głowy nie zaczniemy, to człowiek się nie otworzy. Maja 1983 roku podczas manifestacji pokojowej przy ulicy Kosmyrzowskiej został zastrzelony mój kolega ze szkoły, przyjaciel Ryszard Smagur. Został trafiony bezpośrednio pociskiem z pistoletu sygnałowego wystrzelonego przez oficera z ROMO. Śmierć ta wywarła na nas bardzo głębokie wrażenie, albowiem znaliśmy się od dzieciństwa. Jako uczestnicy manifestacji pokojowych, kiedy to wielokrotnie byliśmy atakowani, byliśmy przygotowani na tego rodzaju sytuacje. Ale co innego jest oglądać umierającego kolegę na własne oczy. Po udzieleniu pomocy przez dwa zespoły lekarskie zmarł w drugiej kalece reanimacyjnej. Wówczas postanowiliśmy, nawet nie porozumiewając się między sobą, że pomścimy jego śmierć. Że ta śmierć to morderstwo z pełną premedytacją. Dokonane w dniu robotniczego święta będzie przez nas pomszczone. I to dokonaliśmy. Dokonaliśmy tego w dniu 31 sierpnia 1983 roku w przełomce między blokiem 6 a 7. Zaatakowaliśmy pluton milicyjny, odcięliśmy im drogę ucieczki. Zostali pobici i rozbrojeni. I w pewnym momencie przyszła nas taka myśl, przecież możemy ich zabić z pełną premedytacją. Tak jak oni z pełną premedytacją zabili naszego kolegę. Ich życie było w naszych rękach. Wystarczyło jedno pociągnięcie palcem i zemsta byłaby dokonana. Ale myśmy tego nie zrobili. Myśmy mieli hamulce moralne. Myśmy nie walczyli po to, żeby zabijać, tylko walczyli po to, żeby już nigdy w życiu nie dochodziło do zabijania, żeby Polak przeciwko Polakowi
nie występował. Konsekwencją rozbrojenia milicjantów była szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza osób, które ewentualnie mogły brać udział w rozbrojeniu. Masowe przeszukiwanie klatek schodowych, mieszkań. No i między innymi szukano mnie, ale nigdy mnie nie złapano i nigdy mnie nie aresztowano. Po 5-dniowym ukrywaniu się otrzymałem informację, że warunkiem wypuszczenia mojego młodocianego brata, który przebywał w areszcie śledczym na Mogilskim, jest moje dobrowolne, w cudzysłowie, zgłoszenie się do tego aresztu. Zastosowano typowo gestapowską metodę odpowiedzialności rodzinnej. I podjąłem decyzję i zgłosiłem się.